Witam, Zbyszek. Witam serdecznie. My już tyle czasu nie widzieliśmy się, ale dzisiaj po drodze wstąpiłeś do mnie, bardzo mi miło, że wstąpiłeś. A wiesz, że dzisiaj mam taki ciekawy temat, pytanie o ciebie. Ty jako człowiek światowy pracujesz i w Niemczech, i w Polsce, i za granicą jeździsz. Tak chciałem cię zapytać, bo to, co w tej chwili ten temat mnie dotyczy, żeby porozmawiać, 17 rok, zobacz, ile się dzieje ciekawych rzeczy w świecie. Ten rok, co dziś, co przyniósł, tak, i tu, bo ty jesteś też z tym, spotykasz się, muzułmanie, Niemcy i tak dalej, terroryści, ja już to nie będę w to wnikał specjalnie, ale chodzi mi najbardziej to co się dzieje na Florydzie teraz. I ja już to, jak wiesz, oglądałeś moje filmy, bo widzę tam, że oglądałeś i jesteś też tym zainteresowany jako terapeuta, uzdrowiciel duchowy, bo to przecież wszystko dotyczy psychiki ludzi, tak? I to, co się dzieje na Florydzie teraz, no ludzie, 6,5 miliona ludzi już wyjechało z Florydy, ten tajfun jak odkurzacz idzie i zamiata wszystko to, co tam było. No wiemy, że Floryda i te wyspy to też są ciemne energie. Nie chcę powiedzieć, że biznes to jest biała energia. Sam wiesz o tym, na czym biznes oparty. Tak jak na Miami, kasyna, prostytucja, narkotyki i tak dalej. I ta ciemna energia siedzi tam. Czy to nie jest takie, jakby powiedzieć, że jak my robiliśmy kiedyś jeszcze, nawet 10 lat temu, jasnowidzenie na 12 rok i od 12 roku ten proces, nie uważasz, że zaczął się już? Na Ziemi się dzieje to, co nawet w filmach oglądałeś i widziałeś tam na swoich stronach czy innych, jak ludzie reagowali w trakcie seansu hipnotycznego. Jakie twoje zdanie jest na ten temat? No więc, nic nowego nie powiem, w sensie tym, że to ja jest... chciał, żebyś powiedział, nic bez przyczyny się nie dzieje. Właśnie, to jest wszystko konsekwencja. To jest właśnie to. Tak. Wszystko jest konsekwencją. Prawda? Czegoś. Czegoś, tak. Tak samo jak tu konsekwencja jest, jako chcę materialnie podejść, może nie tak, no to też polityka, prawda? Ale jako uzdrowiciel duchowy, rozmawiam cię z uzdrowicielem. Tak, tak. Co jako duch czujesz na tej ziemi? Że ta ziemia czym jest dla nas, a czym jest duch na nas? Jak getty piszą, mam dwie dusze. Mam ciemną duszę, która w ziemi się spina pazurami, łapie się ziemi, trzyma się, wcina się w ziemi, a drugą, która skrzydłami ku niebu się unosi, radosnemu świętemu, Duchu Świętemu. I te dwie dusze ciągle w nas walczą. Ciemna i biała walczy. I zobacz, ile my tego przyciągniemy, zaleczymy, którą będziemy karmić. Mam te dwa lwy tutaj, tygrysy. Tamteny to są, bo tamten to jest imitacja tego lwa. I zależy, którego będę karmił. Tu jest dobry lew, biały, a tu jest czarny. I któremu dam więcej żyć? I później, którego zeżrę najwięcej. To znaczy, jeżeli będę karmił tego czarnego, tą złą, tym dążeniem do pieniędzy, do tego dobrobytu, bo ten okres dobrobytu już się zaczął u nas. Przecież widzimy te hipermarkety i tak dalej. Ludzie mają coraz więcej pokus do tego, żeby zdobywać to, żeby tylko pieniądze, kasa. Nie patrzą na sferę ducha. Ja nawet kiedyś zapytałem panią, ile pani przeznacza w ciągu tygodnia na siedzenie przed lustrem. Ona powiedziała, nie wiem, może z 10 godzin, ale jest tak zbadane naukowo, że około 8 godzin tygodniowo kobiety od 6 do 8 godzin spędzają przy lustrze, bo są też tam kalkulowane te kobiety, które w ogóle nie siedzą przy lustrze. A nie siedzą. Dobrze. A ile pani przeznacza na rozmowę z swoją duszą? Czy oczyszczenie swojej duszy poprzez powiedź, katarzys, poprzez modlitwę? Ona się dziwiła, że takie coś może być, czyli nie przeznacza nic. Do niektórych i dla niektórych... To jest karmienie. Dla niektórych te kobiety mogą wychodzić z lustra. Czyli zupełnie co innego to może być, powiedzmy, czy z wyobraźni, czy z wnętrza. Nie, ja mówię przed lustrem, jako tapety sobie nakładani. Tak, upiększani. Ale ja mówię, że nie widzą siebie duchowo.
nie widzą siebie duchowo, bo zdziwiona była kobieta tym, że ja pytam, ile pani spędza nad pracą z swoją duszą, nad rozmową, poprzez katarzys, czyli takie oczyszczenie, już nie będę mówił, czy to spowiedź, nie spowiedź, bo przemyślenie swoich czynów to też rozmowa z swoją duszą jest i poza tym taka modlitwa, medytacja, kontemplacja. Tu chcę powiedzieć, jak mówiłeś o tych lwach dwóch, prawda? Tak. Więc na pewno ten, który jest, powiedzmy, tą ciemną energię ma. Tak, ja ją karmię ciemną energię. Dobra, to w konsekwencji trzeba mu potem zęby powybijać. Bo można walczyć i dobrem ze złem, tylko my już wieczność to trwa, walka dobra ze zła. Bo mówione jest, ja pamiętam, Daniel mówił, nigdy bandyty nie pokonasz, jeżeli go nie pobijesz. To jest tak samo i z tym lwem. No tak, ale niekoniecznie to trzeba materialnie wyobrazić sobie, że te zęby lecą, prawda? Czyli te wszystkie argumenty, które ta ciemna strona ma, jemu pozabierać. No ja to tak w postaci zębów powiedziałem. Natomiast o tych kataklizmach, powiedzmy, to co się dzieje teraz, bo ja rozmawiam z tobą jako człowiekiem światowym, uzdrowicielem duchowym, który jest znany w świecie, jesteś medium również, jasnowidzem swoich tych, no jak ty to widzisz? Konsekwencją tego, co się dzieje na Miami, to, co było we Włoszech, te wulkany, wybuchy, to, co się dzieje gdzieś tam w Brazylii, Argentynie, te lasy płoną, bo tych tysiące hektarów lasów płonie. Afryka również, o czym się nie mówi, ten głód na ziemi, ta wojna na południu, która się dzieje, który cały czas, to co cały czas świat się zbroi. Amerykanów mamy już w Polsce, które obstawiają od wschodu granicy. No to jest to, że duchowo jest trudno nas zwalczyć. Mam tu na myśli Polaków, tak? I to jest prawie, że niemożliwe, skoro powiedzmy 123... Ale ja nie mówię o walce. Kto mówi o walce, ten... Ale ja mówię o duchowości. O duchowej. Tak, więc materialnie i inaczej, powiedzmy fizycznie, trudno jest walczyć duchowość. W związku z tym my sobie to odkładamy, prawda? My sobie to przewlekamy. My jesteśmy takim na przykład lustrem. Polska jest lustrem dla całej Europy, bo Europa, jak się w naszym lustrze przegląda, ma wyrzuty sumienia i nie chce się do tego przyznać. Powiedz mi, co myślisz o tych kataklizmach, tylko o to. No więc to jest siła, mam tu na myśli energia, bo my sobie te cyklony, czy tam, to możemy sobie wyobrazić, ale tu chodzi o pewną energię, która została pobudzona i o której sobie ci ludzie z tamtych stron nie zdają sobie sprawy, że ona została pobudzona. Niewyobrażalna energia, która będzie konsekwencją tego, co my sobie wyobrażamy. Czyli tyle zła, co myśmy narobili na ziemi, to my sobie wyobrażamy. Walczymy. Natomiast już konsekwencji tej, to już nam jest trudniej sobie wyobrazić. No gdzie 6,5 miliona ludzi ucieka z tamtych ziem, prawda? No, przepraszam, a czemu oni tam akurat mieszkają? O, albo we Włoszech. No taka perełka Wenecja, prawda? No Wenecja, no ona się chyli upadkowi i wszyscy muszą to ratować. A dlaczego wszyscy? Przecież oni mają swoje pieniądze za turystykę, za wszystko, a poza tym to nie może wiecznie trwać. A nie, to już nie, to co wiecznie nic nie może trwać. No i trzęsienia ziemi. Nasza ziemia jest, jakbym powiedział, odwieczna, bo nie ma określenia, kiedy ona powstała, kiedy się to są tylko hipotezy, które mówimy, że coś niewiecznie. Mi chodzi o to, że my sami ludzie sprowadzamy egregor ciemności i nasza ziemia już od 10 lat wchodzi w tą czarną dziurę ciemną, bo nasze myśli kumulują się na tym miejscu i nasze myśli ciemne, złości, gniewu, pretensji, tych nienawiści. No jeżeli weźmiemy pod uwagę, ile mamy wymiarów, prawda, różnej energii, bo niby się mówi, przykładowo takie zdanie, i ta jednia, którą niektórzy nazywają Bogiem, prawda? No tak, no niektórzy, to tych religii jest bardzo dużo. Wszyscy sobie wyobrażają Boga, ale jest pewna jednia, która ma jakieś fizyczne, w sensie też i energetycznych konsekwencji. I to wszystko idzie w tym kierunku, czego my, jeżeli mamy, świadomi jesteśmy ponad 30 wymiarów, no ale my nie wiemy ile jeszcze.
Tak. Ja robiłem jasnowidzenie i dla telewizji Polsatu, i dla TVN-u, i tam jeszcze innych telewizji. Bywałem na sympozjach tych różnych, koniec. Unikałem tego naprawdę, bo mnie angażowano do różnych takich jeszcze wcześniej spotkań na temat transformacji Ziemi, gdzie unikałem tych spotkań, bo w tych filmikach stawałem się jakby ośmieszony, ponieważ moi uczestnicy jako medium opisywali te tragiczne sytuacje, co się dzieje na Ziemi, i wszyscy się z tego śmiali. Identycznie, jeżeli by oglądać ten film Rozmowy w toku w Warszawie, czy tam inne filmy były wcześniej na Polsacie ze mną, ja może je jeszcze udostępnię, i tam jest pokazane to, co w tej chwili dzieje się na Florydzie. Płacz, ucieczka, strach i tak dalej. Identycznie, jakby przenieść tu scenariusz. Oczywiście to już jest po 7 lat, czyli nawet od 12 roku jesteśmy 5 lat dopiero. Ale ten proces zaczął się od grudnia 12 roku, zmiany biegunowości Ziemi. Czyli wchodzimy w tą przestrzeń ciemnej dziury, takiego odkurzacza, który ściąga to, co do niego należy, ciemność. To, co Ziemia nazbierała. I ten odkurzacz będzie jeszcze ściągał, ja uważam, że może i do 10 lat. Na pewno od 12 roku do 22 roku będą te kataklizmy, dopóki ludzie się nie opamiętają, dopóki nie przestaną się zbroić, nienawiść siać między religiami, bo w tej chwili nie chodzi o to, że państwa ze sobą się kłócą, ale religie się kłócą. Religie się kłócą. Nas w Polsce straszą muzułmanami, gdzie ja naprawdę sięgam, nie widziałem muzułmana we Wrocławiu jeszcze. A straszą. Tak jak kiedyś straszono Babą Jagą. Ani dzieci nie widzieli tej Baby Jagi, ale straszyli rodzice. Straszono cię w dzieciństwie Babą Jagą, bo mnie straszono. Mówiono, że nie będę jadł, to będę Baba Jaga. Przyjdzie i będzie. Znaczy, ja miałem inaczej, bo w dzieciństwie to ja straszyłem. Takie strachy są u rodziców po to, żeby trzymać dzieci w czym? W dyscyplinie. I jeżeli nas będą straszyć muzułmanami, to będziemy grzeczni, bo przyjdą i z nam coś zabiorą. Jesteś z Niemiec, bo tam masz chyba większy swoje i mieszkasz w Niemczech. Powiedz mi, bo tego wrócimy tematu jeszcze, tego odkurzacza, który idzie te chwili na tym, i to, co ja już przewidywałem w swoich tych seansach 10 lat temu, co najmniej nawet 10 lat temu, bo były te przewidywania i one się sprawdzają. No i przypływ tej czarnej rasy, jak mówimy, z południa do was, do Niemiec. Czy boicie się tych muzułmanów? To znaczy się... Jak to się dzieje? Jeżeli jest ponad 1000 doniesień do prokuratury na panią Merkel, tak, że ona to i to robi, to znaczy się, że jest o wiele więcej ludzi, którzy jeszcze nie napisali. A do pani Merkel? No, tak? Ale to jest pewna energia. To są prominenci, którzy są nie podlegają prokuraturze, tak, tak. O czym my tu mówimy. Tak, ale ja chcę powiedzieć, to jest pewna energia, prawda? Która coś robi i niekoniecznie sama rozumie już, co robi, prawda? I teraz, jeżeli my weźmiemy pod uwagę... Ale ona nie robi, to jej polityka, administracja robi. Oczywiście, że tak, ona jest wyrazicielem tego. Jasne. I jeżeli my, jeżeli ja na przykład idę i się zastanawiam w tym społeczeństwie na młodego takiego wnuczka, powiedzmy, mordercy, prawda, bo przecież tam to jest naród, no niestety, morderców, prawda, i minęło 70 parę lat i ktoś tam prominent jakiś mówi, że Słowianie, którzy byli gnębieni i mordowani, i moralnego nie mają, moralnego, powiedzmy, moralnego prawa, jak gdyby, się upominać, czy przypominać światu, jak się nacierpieli. No to przepraszam bardzo, to mało to, że on jest złą energią, prawda? On siebie nie widzi, on swojego narodu nie widzi, no a oni nawet nie wiedzą, że ci ludzie chodzą i się patrzą jak na morderców. Zbyszek, chodzi o to, polityka, my wiemy, bo mamy, włączamy telewizję, i kiedyś nawet do pani powiedziałem, która powiedziała, że boi się muzułmanów, bo przyjdą do Polski. Ja myślę, żeby ile imkolwiek płacono, to żaden z umanin za karę by do Polski musiał przyjść i musiał odsiedzieć jakiś wyrok tutaj, bo żaden normalny muzułmanin nie zechce do Polski pójść i nie pójdzie. Tak jak normalny nie będzie uciekał do Rosji, żeby mieszkać, prawda? To wtedy powinien mieć, powiedzmy, no tak samo.
samo i normalny muzułmanin, który miał średnią krajową tam 3000 dolarów, średnią krajową, on przyjdzie do Polski za 300 zł żyć, za 500 zł. To jest do tego, nawet na wybrzeżu kiedyś tam jakiś ośrodku muzułmanów przetrzymywano tam na tych ileś tam 70. W ciągu jednej nocy uciekli, zamówili autobus do Niemiec i po cichcu uciekli z tego ośrodka. Zapłacili, żeby tylko tu w Polsce nie siedzieć. To jest inna rzecz. Ale już macie tych muzułmanów, to oni przyjeżdżają finansowych, polepszyć sobie warunki. No ale też mają pretensje, że ich nie przyjmuje na przykład Anglia, Niemcy, czy Francja, czy Holandia, gdzie kolonie były, prawda? To jest też pewna konsekwencja, bo oni nie przyjadą nas zabijać, bo myśmy kolonii żadnej nie mieli. Ja byłem na koloniach, ale jak miałem 7 lat i potem jeszcze, prawda? W lasach tucholskich, które mi teraz zniszczyło. Ale dobre to. Tak. Ja nie zazdroszczę Anglikom. Jeżeli oni czerpali zyski z kolonii, czy Indie, czy tam w Afryce mieli swoje kolonie, to niech teraz karmią ich. O co chodzi? To nie. Tak. Ale te duchowości... To jest prawo karmy. Tak. To, co zabrałeś, to musisz zrekompensować. Do tego zmierzam właśnie. I tu nie to nie jest demokracja, że jeden naród... To jest prawo karmy. Jeden naród nakradł, się dobrze urządził, a ten drugi naród, powiedzmy, co chciałby, żeby była zgoda, demokracja, żeby płacił za to, że oni 200 lat temu czerpali i statkami wozili. Boimy się muzułmanów czy nie? W Niemczech. Ty jako już teraz niemiecki prawie obywatel, boisz się muzułmanów? No nie, ja się czuję tutaj. Tam to ja właściwie tylko podglądam. Ty żyjesz. Tak, no, tak, jestem na podglądzie. Ale tu chodzi o to, że oni się boją. Oni się autentycznie boją. A czy ty się boisz Niemczech muzułmanów? To znaczy, ja się właściwie jak ludzi nie boję, bo tu chodzi też o to, że każdy człowiek ma swoją aurę, prawda? Jasne. I to trzeba też mieć odpowiednią aurę, żeby kogoś zaatakować, albo żeby nie trzeba było, albo żeby się może bać, bo my mamy aurę, możemy mieć 50 metrów, a jeszcze i więcej, to zależy, prawda? Tak. W związku z tym, jeżeli ktoś będzie złośliwy do mnie, to znaczy, że ma gorszą aurę ode mnie. On tego nie czuje. On z podświadomości, jemu wyjdzie złośliwość, wyjdzie agresja. Jedno do drugiego przyciąga, tak? No to na zasadzie analogii, podobieństwa. Zło przyciąga zło, czyli Niemcy są przychylni. Ja tym ich, może i to kataklizmem nazwać, to przypływ w tej chwili czarnej tej rasy do Niemiec. To nie tylko Niemcy, ale Włochy i tak dalej. To jest konsekwencja, ale nie dla nas. To jest konsekwencja dla tamtych ludzi. Dlaczego teraz ci, którzy nas... Ja w wierszu jakimś pisałem, czy Polska jest jeszcze wydojna, prawda? Ktoś mnie tam poprawił, wydolna. Nie, wydojna. Wydolna. Czyli ten Zachód chciałby bez przerwy, prawda, ciągnąć. Natomiast teraz cię wszyscy przestraszyli, bo będziemy mniej wydojni, gdyby nam wyszło tutaj między morze, tutaj te 13 państw, prawda? Ja myślę, że no pewnie, że na kuli nie przebędzie ziemi, ale tej ziemi tyle mamy niewykorzystanej. Ja byłem niedawno na Ukrainie. To są stepy ukraińskie, które stoją puste. Kołgozy likwidowano, ziemia pustoszeje, ziemia dziczeje, bo nie ma tam ludzi do pracy. I to jest kupę ziemi niewykorzystanej. Związek Radziecki ma potężną ziemię, którą może Chinom dać. Ziemi jeszcze starczy. Oczywiście nie przybywa jej, co prawda, bo przybywa jedynie ludzi. Ale jeszcze. Ale nie niszczyć to, nie walczyć z naturą. Bo te duże skupiska, aglomeracje powodują to, że tam się gromadzi ciemna energia, bo ciągle ten jest biznes. Ta więcej przestrzeni takich dla ludzi. Ten wybrzeże Kalifornii to jest właśnie tym skupiskiem tej energii. Jeszcze raz wracając do moich przypowiedni, które można oglądać w telewizji. Te moje eksperymenty. Na dzień dzisiejszy ktoś tam pisał na Facebooku, w stronach internetowych, że pokazał moje filmiki, które zaczynają krążyć, gdzie mówiło się o tym, co
co będzie 2012 rok. Tylko jeszcze powiem, że to nie chodziło, że w jednym czasie, w 2012 roku, w jedną noc zniknie, będzie ciemno na Ziemi i będą kataklizmy i Ziemia będzie się trzęsła, tylko będą takie sytuacje jak na Florydzie. Tak będą się powtarzały. Ja nie jestem prorokiem. Ja tylko mówię to, co ludzie w trakcie seansu hipnotycznego jako medium opisywali. Te ogniska zapalne w jednym, Afryka płonie, te lasy, stepy płoną, wulkany wybuchają i tak dalej. Wojny szykują się, zbrojenia. Przecież to już dochodzimy do tego. Chciałbym się odnieść jeszcze, ciebie usłyszeć na temat tych filmów, które ja robiłem jako medium 10 i 7 lat temu, bo można je znaleźć na YouTube, bo ja mówię o tych filmach, które związane są z kataklizmami, które jako medium, nie jako medium, tylko ja jako w hipnozie prowadziłem seansy, dla telewizji były te seansy robione. I niewiele zostało tego, zostały tylko takie, które ktoś gdzieś tam nagrał. I o tym chcę mówić, to co się dzieje w tej chwili na Florydzie. Co myślisz, co jest powodem tego, że tak będą te odkurzacze z przestrzeni kosmicznej, tej czarnej nawet dziury, będą oczyszczali naszą Ziemię? Z duchowości, z energii duchowej musi to się przetransponować na energię fizyczną. Czyli to, co my wtedy już namacamy, to, co czujemy, to się transponuje na te cyklony, na te nieszczęścia. O właśnie, właśnie. Ja tak nawet pomyślałem sobie, że w tym czasie, kiedy opustoszała Floryda, to tajfun kierował się na centrum tej Florydy, a zmienił swój kierunek, gdzieś idzie na zachodnie wybrzeże, czyli jak tam nie ma ludzi, czyli nie ma tej czarnej energii. Więcej do zamiatania tam jest. Więcej nie ma do zamiatania, to kieruje się tam, gdzie trzeba zamiatać. I widzisz, tu jest działanie energii tej kosmicznej, który jest tym odkurzaczem, sprząta się brudy na Ziemi. Tu nie sprawa i Ziemi jest, gdzie jest zaburzenia, powstały powiedzmy na natury, ale zaburzenia myślenia ludzi. Czyli myślenie ludzi ma bardzo duży wpływ na właśnie przestrzeń duchową. Znaczy emitowanie ludzkiej energii, bo tak. Każdy człowiek, jeżeli my wiemy, on jest siedliskiem, ale nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, tych 30 różnych powiedzmy energii, prawda? Około, bo my wszyscy wiemy, że jest no, wymiarowość, to no, 3 to każdy wie, 4 wymiar to czasami nawet sobie kupią 4 wymiar koleżanki, prawda, Renatki. Ja w książce swojej, ta książka wydana tygodnik. Była 2000, którym sprawdzę tutaj dokładnie, żeby nie przeteżą, bo wydana 2000, copyright 2011, ale to wznowienie długie. W 2010 roku była wydana ta książka. Tak, i w tej książce już opisywałem o seansach tych jasnowidzenia w przyszłości 2010-2012 roku. Jest tu właśnie jasnowidzenie i samoprogramowanie się. No więc jest nadajnik, prawda, ogólny, z tej jedni idzie z nadajnika, ale nie każdy jest takim odbiornikiem, żeby na przykład być jasnowidzem. Nie każdy jest takim odbiornikiem, że ma taki zmysł czy inny zmysł. No i nie każdy wtedy wie, jak należy postępować, idąc przez życie. Prawda? Ktoś zejdzie i właściwie my się... Ja napisałem taki wiersz, że jak to dobrze, że on umarł. Ktoś tam, prawda? Z bliskich. No i teraz jakiś tam argument. A potem pisze, jak to niedobrze, że on umarł. I wtedy my sami sądzimy, nawet nie wiedząc o tym. Jesteśmy teraz w tej czarnej dziurze. Będziemy przez nią, dopóki będziemy tyle w tej czarnej dziurze, w które wpadliśmy teraz, w kosmicznej przestrzeni oczywiście, od 2012 roku, dopóki nie zmieni się myślenie i działanie ludzi, no, tu na Ziemi. Jedyna obrona przed tym to jest zmiana myślenia, filozofii, osobowości, powrót do duchowości, bo ludzie mają w sobie tą prostą duchowość, tylko często nawet jej się wstydzą.
Ja ostatnio rozmawiałem na jednym filmiku, jest pytanie Rachela, dlaczego teraz już zanikają te sprawy duchowe? Bo prosta rzecz, proszę popatrzeć, co się dzieje. Konsumpcja, pokusy do tego całego, do tej materii, do pieniędzy, do zdobywania pieniędzy na wszelkie sposoby. My powinniśmy się bać odpowiedzialności za słowo. Ale nie wszyscy do tego dorośli. W związku z tym on czuje odpowiedzialność i się boi nie odpowiedzialności za słowo, tylko on się boi, jak widzi karabin, jak widzi pistolet, armatę, atom. On się wtedy boi. Ale to, co on mówi i co przesyła z głębi serca, z duchowości, on się tego nie boi. Tak, bo myślenie mówi, że go nie boli, ale, bo nie wie, no... Wiesz, no na pewno niektórzy powiedzieli, że mają czystą duszę, bo jej nie używają. To jest tak samo, jak nie używasz czegoś, to ona jest jeszcze czyste. No tak, dopóki nie ma zawału, to on nie wie, że ma serce. Tak, dopóki nie ma zawału, to nie ma serce. Czyli mówiąc tutaj, namawiamy oczywiście słuchaczy do pozytywnego myślenia. Może nasze dzisiaj było nie takie pozytywne, bo ja po oglądnięciu tych filmików zastanawiałem się nad tym, co kiedyś mówiłem, co kiedyś było pokazywane i dzisiaj to się powtarza. Te wulkany, wybuchy, czarna rasa, przypływ do Europy, to wszystko jest w tych filmikach powiedziane, już 10 lat temu było powiedziane. Te kataklizmy, wylewa woda 2 metry nad tym i tak dalej. To jest to. No jak się mówi, zapraszam was wszystkich, a potem, kiedy cała Europa cierpi, jeszcze się dodaje, ja jeszcze dołożę ileś tam 50 milionów czy miliardów, jeszcze zapraszam, no to przepraszam bardzo. To nawet nie jest złośliwość, to się jeszcze inaczej powinno nazywać. Ja myślę, że tutaj o tych kataklizmach, myślę, że jeżeli zmienią ludzie myślenie, to te kataklizmy będą mniejsze, oddziaływali na nas tutaj na Ziemi. No jeżeli ten kataklizm, oni widzą, że jeszcze takiego nie było, a gdzie indziej mówią, że 100 lat już tego nie było, no to... zawsze 100 letnie powodzie, huragany, już słyszeliśmy o 100 tych, także 100 lat temu. Jest pięknie. Do tego jest, można by było wymyśleć sobie. Jest to pięknie teraz, że na przykład u nas ludzie zaczęli pomagać. Teraz jak nad lasami tucholskimi przeszły te cyklony i jedni drugim pomagali bezinteresownie. Ale ja pamiętam, jak była zima stulecia i pociąg stanął w Polsce w śniegu, to chłopi przyjeżdżali i to, co im z helikopterów zrzucali jedzenie, oni zabierali. No taką scenę też pamiętam. No dobrze, to są do tego, my mamy dbać o ekologię. Wycinanie Puszczy Białowieskiej jest wielkim przestępstwem, gdzie powinno się do tego nie dopuszczać do tego. Dzięki ekologom zwiększyła się populacja zwierzyny w lesie i chwała ekologom, które się do tego, można pokazywać tych ze szczelbami, którzy chodzą, którzy lubią zabijać zwierzęta. W Anglii na przykład, jak przestaną odstrzały zwierząt, to nawet lisy podchodzą do ludzi i ludzie mogą głaskać, bo zwierzęta wtedy mogą się z ludźmi kontaktować. To jest bardzo fajne, to jest raj, buduje się na ziemi. Dzięki ekologom. Ja takie ekologom, jaki sposób wycinać? I to kto robi? Rząd robi, wycina lasy, zabija zwierzęta, morduje zwierzęta i te zwierzęta odszczeliwane są i ekolodzy to pokazują. Świetnie, że to pokazują. Jak morderstwa działy się w Polsce i zabijano niewinne zwierzęta. My nie idziemy do przodu, kiedy nosimy broń. I dopóki będziemy niszczyć naszą naturę, będziemy z nią. Nawet w sprawie, powiedzmy, mamy coś, gaz jakiś łzawiący dla obrony w kieszeni, prawda? To on już jest zarejestrowany w naszej aurze. Inna aura odbiera to, że ten ktoś chciałby się bronić, no to my go napadniemy. Tak jak pies. Pies wtedy napadnie, jak czuje, bo lęk pachnie. Pachnie. Jeżeli pies czuje ten lęk, to on pójdzie. No i tym samym zakończymy tą rozmowę, Zbyszek, pozytywnym myśleniem. Na swoich stronach też masz tam o pozytywnym myśleniu. Cały czas o tym mówisz, cały czas o tym z pacjentami rozmawiasz, bo wiesz o tym, że wszystkie choroby powstają z strachu, zagrożenia,
negatywnego myślenia, negatywnego działania. No i to, co powtarzamy często, staje się naszą karmą. Czyli nasze myślenie, pierwszy jest, drugie słowo jest, trzeci jest co? Powtarzanie tego wszystkiego, czyli czynność, bo od myślenia jeszcze trzeba, od słowa działanie by było, czyli działamy, powtarzamy, to staje się naszą naturą, czyli naszym charakterem, a charakter kształtuje się jako los człowieka, a los to jest przeznaczenie, karma człowieka i tak jest. To, co jest, my mówimy po to, żeby uświadomić pewne sprawy. Uświadomiony problem w nieświadomości przestaje być już problemem. I myślę, że nasza rozmowa uświadamia w pewnym części, chociaż to jest nasze zdanie, opieram się jeszcze na tych filmach, które były wcześniej, bo chcę do tego nawiązać, przewidywania na ten 12 rok. Ja mówię przewidywania to, co będzie po 12 roku, bo ten proces trwa. Bo na przestrzeni wymiaru kosmicznego to nasz rok to jest może godzina w przestrzeni, albo że minuty są w przestrzeni. To przychodzi wcześniej, tylko my nie rozumiemy tego i dlatego później nam się to wydaje, jakby to było opóźnione. To nasza świadomość jest opóźniona. Nasza świadomość, bo to jest na czasie wszystko i to, co się dzieje w tej chwili po 12 roku, to jest właśnie to, co było przewidywane w tych wszystkich jasnowidzeniach czy moich seansach z medium na wizję na 12 rok. No, to nic. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Zapraszam do naszej rozmowy. Tylko pozytywnie. Tylko pozytywnie.